Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Kena Football TV, a to już piąty odcinek z gry Foot 22, bo nic to. No jakoś te odcinki lecą, nie są one wrzucane regularnie, ale no czasami wlatują. Teraz postaram się te odcinki wrzucać trochę częściej, wiem, że cały czas tak mówię, a nigdy tego nie robię. Ale myślę, że teraz będzie taki przełom i będę troszkę częściej wrzucał te odcinki. Ogólnie dzisiaj szykuje się gruby content, bo zrobiłem sobie paczkę z ikoną Moments, także jak poleci tam taki kurde Ronaldo Nazario Moments albo coś takiego, albo Maradona, to będzie hit, nie? To będzie hit hitów. W ogóle wyszło to SBC z ikoną Moments, tutaj dodali jakieś nic są Champions. Mamy tutaj nawet nagrody, jeszcze nie patrzałem nawet. Ranga 6. No to takie dobre nagrody to nie są, bo to jest tylko paczka 100 tysięcy, 10 winów. Tutaj jest czerwona paczka jeszcze z tym informem chyba, z Food Champions. No i zobaczymy sobie jeszcze ostatnie nagrody. Tutaj, o kurde, to ty paczka. No takie, no myślę, jak wy mi pisaliście w komentarzach, że macie skład 196, 198, no to wy takie Food Champions to robicie tak o. I pewnie co chwilę paczkę tocy macie. Bo ja niestety nie mogę sobie na takie coś pozwolić, bo mój skład na ten moment prezentuje się tak. Jest tutaj Jamie Vardy, Werner, Bernardo Silva, Pogba, Mahrez, Grealish. Na obronie Varane, Laporte. No nie mam dobrego składu, bo chciałem, żeby był gruby content i przepaliłem niektóre karty. No i tak to się prezentuje. Myślę, że dzisiaj pogramy sobie trochę tych sezonów. Jestem w której lidze? Jestem w dywizji 8. Pogramy sobie trochę. Przed chwilą przepaliłem trochę składu, także myślę, że będzie trochę ciężej, ale zobaczymy. Gramy z Crystal Palace. I Jamie Vardy pięknie wchodzi w pole karne i znów hat-trick, czyżby? Werner to nawet nie jest taki zły napastnik tutaj, kurde. W FIFA Mobile go używam i jakoś te bramki strzela. Tutaj tak samo. 8-1 wygraliśmy z Crystal Palace. Zrobię cięcie, bo już wiem, że będzie reklama. No i była reklama, tak też coś czułem. W ogóle możemy sobie otworzyć Pricewella. Tutaj to zdobycie jest ikon paczka, także możemy to śmiało otwierać, bo mamy 500 nic tam pońców. I tutaj leci nam... No nic ciekawego nam nie poleciało. Kurde, szkoda. Quicksell. Myślę, że zagramy jeszcze kilka tych sezonów i ja pierniczę, nie mogę się doczekać z tej paczki, bo będę otwierał. Zagramy jeszcze trochę tych sezonów, żeby dobić tą siódmą rangę i otworzymy tą paczkę. To będzie hit, nie? Takiej paczki jeszcze w tej grze nie otwierałem. W ogóle niedługo odcinki z boiska się będą też pojawiały częściej, bo teraz cieplej się robi. Myślę, że będzie luźny odcinek piłkarski nagrywany. Będę coś tam sobie próbował strzelać, jakieś sztuczki, przewrotki. Zmontuję fajnie, myślę, że jakoś wyjdzie. No, także oczekujcie. A my w tym czasem wygrywamy 4-1. Gramy jeszcze jeden meczyk. Los Lille, tym razem. Pogba nie trafia, ale Jamie Vardy pięknie po przysłupeczku i Jamie Vardy z ostrego kąta pokonuje tutaj bramkarza. 12-1 bilans, znaczy 12-1, nie wiem, czy remis jest w środku, czy po prawej stronie tam w tym bilansie, jak wiecie, to dacie znać, ale zaraz zobaczymy chwileczkę, jak przegramy albo coś, kurde, takich rzeczy nie wiedziecie, ja nie mogę. 13-1-0, 1 to chyba jest reklama, cięcie. I jesteśmy tymczasem w dywizji tutaj siódmej, same wygrane. Plus 110 tysięcy oraz premium gold paczka. Także dywizja siódma ukończona. Znaczy dywizja siódma, jesteśmy w dywizji siódmej, dywizja ósma już jest ukończona. Mordeczki, nic innego mi nie pozostaje. Trzymajcie teraz kciuki, bo ja będę otwierał teraz dwie paczki. Będę otwierał paczkę premium gold pack oraz później będę otwierał paczkę z ikoną Moments. Co tutaj poleci? Dajcie znać, co wy trafiliście w tej paczce, jeśli otwieraliście. A my tymczasem otwieramy premium gold paczkę. Tutaj Hernandez? Nie, Mendy. Real Madrid. Mój ulubiony klub. Także
Quixel. Dobra, mordeczki. Przed ten wielki czas, w którym otwieramy Premium Gold paczkę. Znaczy, kurwa, co ja gadam, tego głupoty. Otwieramy Premium Prime Icon Moment Peak. Ach, to jest peak, a nie paczka. Patrz, nawet nie doczytałem. Kurde, dobra. Ja pamiętam ten piękny odcinek, jak nagrywałem odcinek o nazwie 5 razy Icon Peak i tam poleciały dobre karty. Ale tutaj to jest coś o wiele lepszego, także liczę tutaj na solidne wzmocnienie mojej drużyny. Uwaga, 3, 2, 1. I? No tak, kurde. No ten command to tak... No zastanawiam się, kogo wybrać. No chyba tego commanda, bo na najwyższą ocenę ogólną mi najbardziej mi się przyda. Albo tego Roya Keena tutaj. Zastanawiam się pomiędzy Royem Keenem a Commanem. No kurwa, nie zadowala mnie ten pik, nie? Dajcie znać, co wy trafiliście. No cały czas nic dobrego, cały czas wszystkiego dobrego nie można trafiać, nie? Jak mi leciały dobre karty, to mi leciały z tych pików, a teraz tak średnio poleciało. Liczyłem na jakiegoś Maradona albo Nazario. O kurde, no dobra. Zrobię screena szybko. Cyk, dobra. I mamy teraz do wyboru Commana, bierzemy go. No nic, weźmiemy go Kibitem. Cięcie, reklama. No dobra, to jeszcze na zakończenie się otworzy teraz Jumbo Rare Player Packa. Otworzymy go sobie tak, no w sumie to na pocieszenie, bo myślę, że to nie był najlepszy traf. Możecie też go ocenić w komentarzach. Dla mnie to był taki lipny traf tutaj. Kto leci tam? Sojsker. Sojsker nam poleciał. No nie jest najgorzej. Nie ma co tutaj narzekać. Jest dobrze. Także dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Zostawcie tutaj łapkę w górę, miły komentarz oraz subika z dzwoneczkiem. Jutro prawdopodobnie postaram się też wrzucić jakiś odcinek. Także dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się. No i siema.